Święty Kamil urodził się w 1550 roku w okolicy Neapolu. Od lat młodzieńczych zaciągnął się do wojska, żył hulaszczo i lekkomyślnie. Szczególniejsze upodobanie miał do kart. Grał namiętnie i zgrywał się do suchej nitki. Poznał jednak kapłana, który go upomniał, że Bóg nie na to stworzył człowieka, aby całe życie myślał tylko o dogodzeniu swym namiętnościom. Zastanowił się Kamil nad swym życiem grzesznym i obrzydził je sobie. Wstępował dwa razy do zakonu kapucynów, ale wskutek nieuleczalnej rany w nodze musiał opuścić klasztor. Tułał się po szpitalach, wreszcie około 32 roku życia poświęcił się naukom z takim zapałem, że po kilku latach wyświęcony został na kapłana. Teraz oddał się na usługi chorym w szpitalu świętego Jakuba w Rzymie. Wiedząc z własnego doświadczenia, jak płatni posługacze niedbale usługują ciężko chorym, założył zakon braci dobrej śmierci, którego celem było nie za pieniądze, ale z miłości Boga opiekować się chorymi, nawet zaraźliwymi, i ułatwiać im pojednanie się z Bogiem. Papież Sykstus V i Grzegorz XIV zatwierdzili ów zakon. Prócz zwykłych trzech ślubów, bracia składali czwarty ślub opiekowania się chorymi aż do śmierci. Zakon ów rozszerzył się wkrótce w rozmaitych krajach i wiele dobrego zdziałał dla najnieszczęśliwszych, bo chorych. Święty Kamil wzorem był dla swych braci. Najniższe i najwstrętniejsze posługi w szpitalu sam wykonywał. Gdy któryś chory prosił go o coś, mawiał: przyjacielu, nie proś mnie, ale rozkazuj. Ja tu sługą twym jestem i niewolnikiem, a tyś moim panem. Braciom zakonnym powtarzał często słowa Zbawiciela: coście jednemu z tych najmniejszych uczynili, mnieście uczynili. Kilka razy zaraził się od chorych i ciężko chorował. Nie narzekał jednak, ale mawiał, że chciałby swymi cierpieniami odpokutować grzechy młodości. Zmarł w 1614 roku, mając 65 lat. Papież Benedykt XIV policzył go w poczet świętych w 1746 roku.